Człowieku, paczka przyszła. Ludziadka. Ale tuż to się rozrywa. A nie, to chyba jest tak. Co? Nie, no to trzeba ten, folię ściągnąć. Żeby nie była bomba czasem. Bomba? No, co? A myślisz? Chyba nie. Otworzy dekiel, a tu buł, wybuł. Ekspomp. Co to jest? Ekspomp? I no. Dalej? Kwidzyn. No tak. No to jakaś fabryka. Fabryka. Ja mówię, żeby nie była bomba, bo jak rozumiesz, wystrzeli, to dajcie ludzie spokój. Tu jest na obrazku. Co tu jest na obrazku? Co? Na obrazku co tam widzisz? Co tam widzisz na dziadek? A, to on nas czula zrobił te rozruszniki. Do... Co ty myślisz, że co tu rozrusznik będzie? No, ale zobacz, nie to dla mnie. Jak to ładnie zapięciętowane, otwieraj dziadek. No. Jezu, kochany. Patrz. Ja pierdziel. Uważaj, pomału, bo... Ale jak to wygląda? Ja to wyciągnę. Ja. A, to jest alternator. Ale zobacz, jak ładnie zrobiony. Alternator? Tak. A do którego traktoru ty? Do 60. Ty, o! Człowiek. Łożyska nam zapach. No. Nie, tu lejka jakaś. Lejka. O, zobacz, Adrian, tu wszystko jest. Koło pasowe też. To, kładź tu. Zobacz. To szersze będzie. A tu to, co to jest, Adrian? Tak, i z tulejką. I ty, i tu są te. O kurczę, to tulejkę tylko dotknę. No. Zobacz, to jest do 60, bo tamto mi się rozwalił. Niepotrzebnie, Adrian. O. Dokręca się i wtedy jedzie tematem. To jest już do śmietnika. Tu śruba jeszcze musi być tam. No, lepszy niż ten mój. Co był. Bo tu do 60. Ale ty, bo tu jest plastik, bo nie możesz młotkiem puknąć. Tak, ja wiem. Człowieku, to wszystko jest, ta osłona jest plastikowa. A kto ci to będzie zakładał? Ja to sam założę. Tak? O, i tu jest tulejka dobrana, popatrz. Dziadek, widzisz? No, chyba tak. Co to jest? Ekspon Kwidzyń. Próba tego alternatora, bo to jest alternator po regeneracji, charakterystyka alternatora. Tutaj możecie zobaczyć. Ja tu się nie znam, ale słyszę, że to chodzi, bo u mnie to... Pip, pip! A tutaj ładnie on chodzi, pracuje. Było tu. Nie, tam już po prostu to wszystko, wiesz. On też już nie dawał mi takiego... Lepiej ja bym radził ci, żeby to fachowiec założył. A ja nie założę? Nie. Co ty, człowieku? Nie wiesz, gdzie to przychodzi. No to ja wiem. To się dowiem. Dowiem się. Co? Daj mu za te alternator kawę. Kawę? No. No. 300 zł kosztuje. Ty, ja go oglądałem wczoraj na filmie, jak tam ten zakład, co ciągnik tam dali do tego, do tej firmy. Do no. Tej firmy. O, jak go tam chwalili. No ja nie tam wiem. Chwalą mnie? No, chwalili. Babcia. Chwalili. Co, ty nie mów takich, ten nagłos, głupot. Tak, tak. No, gdzie chwalą, gdzie? Cicho. Jak to dziadek mówi, widzisz bracie? Ale jak takie założę, nie? Do 60 nie to, będzie wstydu, co? To będzie w powietrzu latał? Czemu ma być wstyd? No człowiek. Ale będzie ładnie, równiutko akumulatory ładował, a tak. Akumulatory tam były nowe. Tak, tam praktycznie wszystko nowe przed remontem wszystko było. Wszystko jest, no. Przed remontem było nowe, idę tylko ja wymieniacze same byli. Ty jak chcesz, to sobie zagrzejesz kapustę. Ale pługa nie mam do tego, bo... Sprzedałeś. Sprzedał. Sprzedałeś pług. No sprzedał. Ja chciałem wziąć, zaorać i kurde trzeba nie ma. Trzeba pług, ja od nowa zaczynam gospodarza. Ja się zabiję. Drodzy Państwo, rozwierciliśmy tutaj, jak i tutaj, żeby śruba wchodziła. Elegancko, o. Pyk, pyk. I teraz damy taką tulejkę pomiędzy.
wtedy nie było. A to jeszcze trzeba będzie... A nie, to wchodzi elegancko. O! Bajka. Kurwa! Ja pierdzielę, to jest osiowości, a tam nie było. Tam on tak chodzi, łup, 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 łup. Bailando, bailando, tak to wygląda. Proszę państwa, coś z tego będzie. Teraz tu paseczek tutaj, w ten roweczek. I będzie elegancko. Proszę bardzo. Kurwa. Nie jest. Zobaczcie, jak to idzie. Dobra, wyłączam, chodzi. Tak niedobrze, żeby sam alternator chodził bez ładowania. Chyba tak nie wolno robić. Ale tutaj gdzieś przyhaczyłem i mi teraz brzęczy ten obudowa. Muszę teraz robić to. A jeśli ktoś by był zainteresowany takim alternatorem lub rozrusznikiem, to zapraszam was na stronę Expom Kwidzyń. Link daję w opisie. Koledzy. Podłączony jest, wszystko jest sprawdzone. Odpalamy. Chodzi. O, wtedy już nawet jak był dobry, to kurwotał tak. Słychać go było. Pasek jest za mocno naciągnięty? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, to poluźnie, ale mi się wydaje, że dobrze jest tak. On musi być trochę mocniej naciągnięty. Nie jest tak źle, nie? Piszecie, że obrzygane jak pracuje, tutaj olej się wydobywa. Ona tylko właśnie jak po dziurach się jeździ, wylatuje olej. Jak gdzieś jeździmy normalnie, to tutaj jest takie leksuchutki. A wiecie czemu? Bo tutaj po prostu to jest zepsute. O. Widzicie, jakie to jest starego. To jest wszystko stare i ten olej wychodzi. Nie wiem. A już od początku remontu tak było, jeżdżę i się dzieje. Prawidłowo. Taki coś to ja popieram. Na ten moment kończymy, widzimy się jutro, bo już się ciemno robi, idę na obiad, bo głodny jestem. Mamy tutaj to zrobione, jutro sobie kokpit dokończymy. Joker zapomniał zamknąć kork, zakręcić, ale
płyty, nie? Jeszcze go przesmarować i do zimy przygotowany. Kreskę zostawiłeś taką. No tu to. Nie zapomnij nawigacji wyłączyć. Co? Nie zapomnij nawigacji wyłączyć. Wyłączona. Wyłączona już. Alternator już ładnie chodzi? No, ale zobacz, jak wygląda. Pornik źle przymocowałem, bo widzisz, że jest takim lekko pod kątem, widzisz? Że no. Przód jest za wysoko, nie? Do tyłu. Ale to widzisz, że jest prawie w osi. Nieźle. Trzeba będzie sprawdzić jeszcze, rozgrzać go, czy nam pewnica chodzi i wtedy dopiero się wszystko zmontuje, bo może i źle zrobiłem, odwrotnie węże podłączyłem tutaj, zobacz. Bo nie wiem, czy to są jakieś kierunki, czy nie. Nie pamiętam. I tak zrobiłem, jak po prostu mi wygodnie było, a można zamienić w trakcie. Dobra, jedziemy po łaty, bo będziemy robić warsztat.